Witam Was gorąco, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Was na recenzję książki, bajki Jean de la Fontaine. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. Wydawnictwa Siedmioróg. Książka nie jest dużego formatu, jest z tych takich średnich, jest miękka, nie ma twardej oprawy i znajduje się w niej bardzo dużo bajek. Zobaczcie, spójrzcie tylko na spis treści. Bajki to jest klasyka już, one są ponadczasowe. Na pewno co nieco z nich znacie. Co je wszystkie ze sobą łączy, to fakt, że bohaterami są zwierzęta, a każda bajka kończy się morałem. Każda ma nam tutaj coś większego do przekazania. Rybak i mała rybka. Dla przykładu jest to historia rybaka, który łowi, jak widać zresztą na ilustracji, troszkę nam tutaj się odbijają lampy. Rybak łowi rybkę, złapał rybkę, bardzo malutką. Rybka tutaj próbuje go przekonać, żeby ją wypuścił, że złapie ją za rok. Wtedy będzie już tuściutką rybką, będzie miał więcej do zjedzenia albo ją sprzeda i na tym zyska. Rybak nie daje się oczywiście przekonać. Lepsza dla niego jest mała rybka, którą zje i zaspokoi choć odrobinę głód, niż nic, ponieważ jak ją wypuści, to jakie są szanse, żeby złapał? Raczej marne. Ilustracje, jak możecie teraz zobaczyć, są bardzo, bardzo kolorowe. Tu następną mamy historię przykładową, żaba i wół. Żaba próbowała się upodobnić do wołu, nadyma, aż w końcu pękła. Róg i lis jest o tym, że kruk złapał, znalazł, porwał gdzieś ser. Lis miał chrapkę na ten ser, więc tutaj zachwala kruka, że jest taki piękny i w ogóle dostojny. I tutaj go podpuścił, że na pewno ma też piękny głos. Kruk oczywiście już taki tutaj zachwycony wydał z siebie jakieś krucze dźwięki, wypuścił ser, który wpadł prosto w łapy lisa i lis go zjadł. Mamy bardzo dużo tych bajek, bardzo kolorowe ilustracje. One są jeszcze troszkę niezrozumiałe jak dla Martynki. Niektóre, bo sobie czytamy oczywiście, ale niektóre jeszcze są niezrozumiałe dla niej. Aczkolwiek opowiadamy też sobie właśnie po swojemu, o co chodzi. One są napisane językiem takim troszkę dawnym i to widać, że niektóre słowa, zwroty nie są zrozumiałe, ale właśnie można sobie wytłumaczyć, to nie ma problemu. Opowiadamy zawsze potem swoimi słowami, o co chodziło. A po więcej informacji na temat książki zapraszam Was na naszą stronę. W opisie filmu znajdziecie do niej link. Tam także link do strony, na której można książkę kupić. Możecie tam sprawdzić, ile ona kosztuje. I jeszcze Was gorąco zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do oglądania innych filmów, których jest u nas już całe mnóstwo, i do polubienia nas na Facebooku. Wszystkie linki w opisie filmu. Pozdrawiam, do usłyszenia.